Siemaneczko moi drodzy, czy wiecie co się dzisiaj wydarzy? Ja, Miss Aga, wracam do szkoły! A tak konkretniej to porozwiązuję troszeczkę matematyki. Jestem tutaj razem z Pawłem Malinowskim i robimy bita śmietana challenge! Czyli komuś dzisiaj na twarzy wyląduje bita śmietana. Tak, serio. Gof z bitą śmietaną. Koniecznie zostaw subskrypcję na kanale Miss Aga i wtedy będzie dobrze. Będzie dobrze, bardzo będzie dobrze. Pamiętajcie też, że jeżeli chcecie więcej takich challenge'y razem z Pawłem albo z innymi osobami, nie wiem z kim, możecie kogoś zaproponować, to zostawcie, tak nie wiem, 20 tysięcy łapek w górę, no i oczywiście możecie też w komentarzach proponować, jakie mamy challenge'a kolejne wykonywać. Po moim filmie koniecznie zajrzyjcie też na film Pawła i zobaczcie, jak mu poszło. Czas rozpocząć matematyczną potyczkę. Czuję już, jak mi mózg paruje, a jeszcze żadnego zadania nie rozwiązałam. Jak widzicie, jestem już zalogowana w programie Matlandia. Oprócz rozwiązywania samych zadań, mamy też tutaj taki nasz profil, w którym możemy zdobywać różne odznaki i zdobywać ligi. Mam do wyboru tutaj 9 różnych działów i myślę, że zacznę najpierw od dodawania i odejmowania, coś takiego dosyć łatwego na rozgrzewkę, ale może wybierzmy dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000. O, jakie ładne pszczółki albo osy, to chyba pszczółki. Tu jeszcze jakiś czas leci, matko jedyna! 120 i to jest 11, nie 121, 11 i teraz jeszcze muszę to dodać, 131. Dobrze? Dobrze! Brawo, wiesz, że zadanie jest ok. I słuchajcie, z Pawłem wspólnie ustaliliśmy, że musimy wykonać 30 takich zadanek, czyli 30 takich kropeczek, no bo wiecie, musi być jakaś równa liczba, żeby ten challenge działał. Dobra, liczymy dalej. Tu mamy 45 plus 79, 40 plus 70 to będzie 110 i tutaj mamy 14 i teraz wszystko razem dodajemy, to jest 124. Dobrze? Dobrze, jest okej, umiem dodawać. I uwaga, uwaga, ostatnie zadanie z tego działu. Błagam, Aga, nie zrób błędu, proszę. Jest 136, sprawdź. Dobrze, brawo, zadanie zaliczone. Te zadanka akurat nie były jakieś ciężkie, więc może podnieśmy trochę poziom i chodźmy zrobić mnożenie i dzielenie. Powiem wam, że jak ja zaczynałam się uczyć tabliczki mnożenia, to była to jakaś tragedia, tragedia. Matka się ze mną tyle męczyła. 2 razy 2, 4. A, tutaj musimy tak przeciągać. Dobra, to jest troszeczkę ułatwienie. 6 razy 6 to 36. Mnożenie akurat związane z szóstkami bardzo mi się podobało. Mnożenie z dziewiątkami też bardzo lubię, bo mam taki pewien na to sposób. Mama mnie go nauczyła. 9 razy 3 to bierzemy 30, odejmujemy od tego 3 i wychodzi 27. I tu będzie tak samo. 9 razy 7, 70 minus 7 to jest 63. Ha! To umiem, to umiem. 6 razy 5 to 30 i wszystko. O, dali tutaj podpuchę, zobaczcie. Dwie liczby zostały. Uhuhu. Dobrze? Dobrze! Umiem! Jeszcze coś pamiętam z tej tabliczki mnożenia. Gratulacje dla mnie! Spróbujmy teraz zrobić jeszcze mnożenie i dzielenie dużych liczb. To może być hardkorowe. Zaczynamy. Aha, dobra. To jest razy 10. To nie jest ciężkie. To tylko 0 dodajemy. Tu będzie tak. Tutaj dodajemy jedno 0, więc będzie tyle. Tutaj... O, lololololo. To będzie to chyba, tak. 26 razy 10 to jest 260. To łatwe. Jeżeli chcemy 350 tysięcy podzielić przez 10, to wystarczy, że jedno 0 stąd zabierzemy. Tak. Sprawdź. Dobrze! Udało mi się na razie bezbłędnie rozwiązać całe 5 zadań, więc lecimy może teraz, o tutaj, z tą syrenką. Ona wygląda bardzo fajnie. Liczby na co dzień. Złote grosze? To coś dla mnie, dla Miss Gagi Grażynki. Przecież ja muszę wszystko tutaj dobrze zrobić, bo jak popełnię jakiś błąd, to będzie wielkie pośmiewisko, że nie znam się na pieniądzach. 200... 15. Sprawdź. Te zadania mi się podobają. Jak byłam mała, to chciałam po prostu wiedzieć, co ile kosztuje i ile mam pieniędzy i przez to bardzo szybko nauczyłam się właśnie dodawać, odejmować. Dobrze? Dobrze, okej. Lecimy. Kolejne zadanie. Dawaj, krabie. Dawaj coś cięższego. Gdzie uciekłeś? Halo?
Dawaj tu kolejną skrzynkę. Matematykę trzeba ćwiczyć cały czas, żeby umieć, wiecie, szybko to w mózgu przetwarzać, a ja teraz jestem strasznie spowolniona. Wy pewnie już to dawno rozwiązaliście. Dobra, tu mamy złotówkę, tu mamy 25, to jest 26, 26, 40, dobrze? Dobrze. Uf. O, przy tym zadanku mogę się poczuć jak prawdziwa grażynka. Będziemy tutaj chyba wydawali resztę. Mam nadzieję, że nie będę winna Grosika nigdy. Tak, tak, tak. Sprawdź. Dobrze! Jest okej? Okay? Jest dobrze? Lecimy dalej. Krabiku. To jest krab chyba, prawda? To nie jest rak. Ja nie wiem, zawsze mam z tym problem. Cena 3,50 zapłacono 10, to będzie 6... 50, sprawdź. Okej, okay, dobrze, dobrze jest. Bardzo dobrze, tu jakieś śledzie nam przyniósł. Nie chcę śledzi kupować. 8 i 12 groszy. Dobrze? Dobrze! Ach, jednak jestem prawdziwą grażynką. Pieniądze to ja liczyć umiem. 8, 17. Okej, okay. Dobrze, jest ok. Ostatnie zadanko z tej kategorii. Zapłacono 220. To tu będzie 6. 6, 60. 5, dobrze? O nie! Co ja tam źle zrobiłam? Nawet nie wiem, muszę to później obejrzeć na nagraniu. No nie, jeden błąd już mam! Nie, serce Grażyny teraz płacze. Ja nie mogę przegrać z Pawłem. Nie mogę, teraz się już zestresowałam, słuchajcie. 76. Dobra, żebym drugi raz błędu nie zrobiła, bo to będzie tragedia. Dobrze. Okej, okay, okej, okay, dobra, nie ma tragedii, nie ma tragedii. Jeden błąd, przeżyję to. Jest tutaj dział skala i plan. Powiem wam, że ja zawsze byłam z tego słaba i mi się te skale zawsze myliły. Nigdy tego się dobrze nie nauczyłam. Może teraz się nauczę? Jak to się liczyło? Ja nie mam pojęcia, że 3 razy 800, o to chodzi? 2400 centymetrów, a metrów będzie 24. Dobrze? Tak to się liczy? Dobrze! O, nie wierzę, przez przypadek mi coś się udało zrobić, czyli jednak umiem tę skalę. 8 razy 4 to jest 16 plus 16 to jest 32 i dodajemy jeszcze 3 zera. Czyli metrów, metrów musimy odjąć 2 zera i wychodzi 320. No, tyle statek może mieć. Tfu, okręt, okręt. Dobrze? Dobrze! Przestraszyłam się tej skali, ale jednak wcale nie było takiej tragedii. Zróbmy teraz jednostki masy. Co ja w warzywniaku pracuję? Ja nie wiem, o co chodzi. Nie, dobra. Nie, nie. Więcej będzie raczej to. Dobrze, dobrze. Ohoho! O, pieniądze dostałam! Dawać, rozwiązujemy te zadania. Jak dają mi monety, to rozwiązuję je. 9 kg to 900 dekagramów. Wydaje mi się, że tak, że to są właśnie równe jednostki. Dobrze. Aga. Aga. O, teraz sztabki złota dostałaś. Nawet nie wiedziałaś, że takie rzeczy tutaj będą ukryte. Tak, tego jestem pewna. Beka jakby powiedziała, że jestem pewna, aby wyszło źle. Kufer skarbów? Spróbujmy może geometria na płaszczyźnie. Ja nie wiem, jak pola się liczyło. To tylko tak? O, dobrze! Okej, okay, dobra. Ja za bardzo panikuję. O nie, tutaj musimy jednostki zmienić. Hola, hola. 30 razy 15, jak to? 45? 45? Nie, 450? Co? Nie wiem. Nie wiem. Dobrze! Aga! Jesteś bogiem. Łapki w górę dla mnie! To jest... O... A, bo mamy z powrotem na centymetrów. To będzie chyba 8 centymetrów? Nie było tak źle, moi drodzy. Nie było tak źle. O, mierzenie kątów. A, bo to jest, zobaczcie, niby safe i musimy się tutaj włamać. Dobra, musimy tak ustawić. Dobra, to będzie 40 stopni. Sprawdź, dobrze. Dobrze! Nie, te zadanka to będą łatwe. O, co tu? Halo! La Casa de Papel? Czy jak to się tam nazywało? To jest, słuchajcie, jakiś muchacho z serialu Dom z Papieru. Tak mi się wydaje. Ile to będzie? 145. Sprawdź.
Dobrze, Aga, dobrze, dobrze, lecimy dalej. Tego mamy jeszcze większego, prawie by miał 180 stopni, ale nie, troszeczkę mu brakuje. Ma ile? 165 chyba, 165, sprawdź. Jak ja mogłam to źle zrobić? Dwa błędy mam. Nie wierzę, teraz na pewno z Pawłem przegram. No nie! Nie chcę przegrać. Dobra, czekajcie, teraz muszę się skupić, muszę tutaj dobrze to zaznaczyć. No jej, jak to się rusza? To jest 35 na 100%, sprawdź. Co ja źle robię tutaj? Ja źle patrzyłam na te kąty tutaj, liczyłam je chyba w drugą stronę, wiecie? Jaki ze mnie, jaka ze mnie pierdoła jest. Dobra, ile tutaj mamy? Jak trzeci raz tu popełnię błąd, to się poddaję, naprawdę. 110? 110 tu jest. Błagam, błagam, żeby było dobrze. Nie. Nie, a dobra! Bo oni tu pokazują, żeby tu, widzicie to, to zielone liczyć. Jezus ma, o matko Aga. Jakiś ciebie Aga piernik jest. Jakbyś tak rozwiązywała sprawdzian, to właśnie tak to by się skończyło. Dobra, ile tutaj mamy? 305 będzie miał? Nareszcie, tyle błędów na tym. No i to jest właśnie to. Czytanie ze zrozumieniem. W sensie sprawdzanie zadań. To cała ja, cała Aga. Musimy jeszcze zrobić 7 zadań. Mamy tutaj jakąś beczkę. Usuń lub dodaj orzechy, aby liczba w beczce była zgodna z opisem. Musimy mieć w tej beczce 3 razy więcej orzechów niż w tym worku tutaj. Czyli 25 razy 3 to będzie 75. Czyli 75 orzechów musimy mieć. Okej, okay, sprawdź, dobrze? Ja nie mogę! Co? O co chodzi w ogóle? O 10 więcej niż w worku. A bo to jest o, a nie ile razy więcej, czyli 16 trzeba dodać. Aga, znowu te same błędy robisz. To samo. To samo, naprawdę. Dobra, udało się. Ale dzięki teraz tej Matlandii zacznę dobrze czytać zadania, nie? Ze zrozumieniem. 14. Sprawdź. Dobrze. Okej. Okay. Stresują mnie te orzechy. Wolałabym je zjeść, a nie? O 4 mniej w worku, czyli 11. Tak, 11. Sprawdź. Dobrze. Ach, okej, okay, teraz już mi jakoś idzie, ale nie wiem, ile już tych błędów narobiłam. Wy to widzicie na pewno na ekranie, ale ja nawet, ja wolę nie wiedzieć, nie? To totalna wiocha. O 4 więcej niż w worku, czyli 17. Okej. Okay. No dobra, no zrobiłam po prostu, słuchajcie, totalnie głupie błędy tutaj. Musimy zrobić tutaj tylko 3 zadanka, bo tyle nam brakuje do 30, więc zaczynamy. Wylosuj liczbę i zapisz ją w systemie rzymskim. Błagam, jakaś łatwa, błagam! 28 to x, to jest 10, prawda? I teraz i 8 to będzie... Tak? Dobrze? Źle? Co ja zrobiłam źle? Tak powinno być! Bo tam było 28, a ja zrobiłam 18. O, Aga, Aga! Tragedia. Okej, okay, dobra, zaliczone jedno. Nie, ja słuchajcie, coś czuję, że ja już przegrałam. Przegrałam ten challenge, oglądajcie to do końca, będzie kara, będzie naprawdę ostra kara. Wylosowało 8. I teraz to jest to. To jest 8. Nie, ja teraz znowu wpisałam 18. Nie wierzę. Bo ja do was gadam, po prostu źle robię. Nie, bo... Słuchajcie, pozwalam wam się ze mnie śmiać. Pozwalam wam się ze mnie śmiać. Trudno. No cóż, możecie się poczuć lepsi, że jesteście lepsi ode mnie w matematyce. No teraz, teraz, teraz wiem, jak to zrobić. Teraz jest 17. 17? Dobrze, koniec! Skończyłam te zadania! Aktualnie mam zdobytych 7 odznak. Jeżeli ktoś z was ma ten program, korzysta z niego, to możecie też się pochwalić w komentarzach, ile wam udało się ich zdobyć. No i jakie macie miejsce w lidze, ale założę się, że jesteście wyżej niż ja. To na pewno, na 100%! No i co? Ile masz punktów? Ile... Nie, ty jest pierwsza. Ty pierwszy. No dobra, miałem jedną skuchę. Jedną? Jedną skuchę. To zgadnij, ile ja miałam. 3 skuchy? Więcej? 10 skuch? Nie, trochę mniej. Moją szczęśliwą liczbę, 7. Gofr nadchodzi. Dlatego uczcie się matematyki, bo inaczej...
Bo inaczej to was może czekać w życiu. Naprawdę, warto się uczyć. Mam dziurki od nosa w wbitej śniadanie, nie mogę oddychać. Nic nie widzę. No, bardzo dobry ten gofer. Dobre. Śmietanowe. Wyglądam trochę jak Mikołaj. Kabrona mi się... Ja idę zlizwać gofra dalej. A nie chcesz z mojej twarzy zlizać? Nie mogę, Martyna, zabawam cię zazdrosna. O mój, chyba właśnie zjadłam z dziurki z nosza biczą śmietanę.